nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana 4, rozdział 23, werset. Przez Niego, Jezusa, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 werset. Ofiara pochwalna. Chwalić Boga oznacza wysławiać Go, wielbić, opiewać Jego imię i Jemu dziękować. Już przy stworzeniu świata wydawane były okrzyki radości, o czym czytamy w Joba 38, rozdział 7 werset. Potem był czas, który możemy nazwać wczoraj, kiedy bogobojni ludzie tacy jak Noe, Abraham, Jakub i inni oddawali Bogu cześć na pobudowanych przez siebie ołtarzach. Kiedy lud izraelski został uwolniony z niewoli egipskiej, wszyscy chwalili Boga śpiewem i sporządzili namiot na pustyni, aby wspólnie uwielbiać Boga swojego zbawienia. W późniejszym czasie tacy mężowie, jak na przykład Dawid, pisali pieśni pochwalne, a Salomon wzniósł trwałą budowlę, świątynię, aby z niej wznosiła się stale chwała dla Boga. Dzisiaj czcicielami są zbawieni ludzie, którzy uwolnieni od swoich grzechów i od śmierci wiecznej zanoszą uwielbienie i podziękowania Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ to On wykupił ich przez swoją śmierć. Wysławiają też Boga Ojca, ponieważ stali się Jego dziećmi. On dał swego jednorodzonego Syna dla nich i w Nim w pełni się objawił. Ileż powodów mają chrześcijanie, żeby dziękować Bogu i czcić Go ponad wszystko. Wkrótce niebo i ziemię wypełni absolutna chwała, będzie ona zwrócona całkowicie ku Panu Jezusowi Chrystusowi, Barankowi, który przez swoją przebłagalną krew wykupił dla Boga ludzi z każdego narodu.